Hej, cześć, witam serdecznie, powracamy do Pillars of Eternity. W poprzednim odcineczku trafiliśmy do kaplicy, w której możemy się pomodlić, aby ogarnąć Tchaosa. Okazało się, że Tchaos w swoim wielkim gniewie zniszczył pewne drogi, które prowadzą do niego. I dzięki dwóm siostrom dowiedzieliśmy się, że istnieje oczywiście opcja, aby się do niego dostać. Jednak musielibyśmy przebijać się przez... przez pewne rzeczy, abyśmy, no po prostu musimy udać się na Wyspę Pochówków. Sidha i Rehnvn powiedziały nam, że droga do Słońca w cieniu ma swój początek na Wyspie Pochówków, znajdującą się tam pradawny sąd, który prowadzi do Tchaosa. To jednak sobie zostawimy na później. Spróbujemy sobie teraz troszeczkę połazić po staropieśni i zobaczymy, co ciekawego tutaj nas czeka. Mamy jakiegoś obrońcę. Pamiętamy, było zadanie. Dwa leśne elfy, kobieta i mężczyzna, mają na sobie kolorowe szaty z identycznym haftem przedstawiającym uskrzydlone jajo. Poza strojem różni ich wszystko, co tylko możliwe. Elfka krzyżuje ręce i bez przerwy gniewnie spogląda na zawalone ściany. Elf z kolei ma mrocze pod nosem modlitwy, a jego zacieniona twarz jest spokojna, jak bezchmurne niebo. Kobieta mówi z wyrzutem. Jak mamy niby wielbić podniebną matkę z pomiędzy tych krzaków, he? To jest hańba. Spokój się. Powinniśmy być wdzięczni, że ochroniła nas przed skrzydlatą grozą. Poza tym odwraca się do ciebie. To niesłychane, że nawet w takim miejscu mamy gościa. Okej, możemy wypytać, czym jest skrzydlata groza, o której mowa. Smokiem, który zagnieździł się w Nomen Omen, gnieździe świątyni Hylei i zabił wielu jej wyznawców. Spogląda na Onwen, krzywiąc usta. Smokiem, którego Onwen chciała zabić od momentu, w którym się pojawił. Onwen podnosi ręce ku niebu i kręci głową. Ale nie! Rozpoczyna. Ty zaleciłeś ostrożność. Teraz rozeszły się wieści, że Smok pożarł kilku wiernych i każdy chętny, by go zabić, życzy sobie anamfackiego skarbca za tę robotę. Krastaf wzdycha. Mówiłem ci, że większa grupa nie miałaby szans. W czasie, gdy połowa weszłaby na szczyt, pozostali tkwiliby wciąż na przełęczy. Spłonęliby żywcem. Po czym elf składa dłonie. Wbrew temu, co sugeruje Onwen, chętnie pośle kogoś, by zabił smoka. Jednak sugeruje mniejszą drużynę i kogoś, kto zechce poprosić Hylę o błogosławieństwo. Przyglądać się z zaciekawieniem. No dobra, oczywiście możemy się tutaj zgodzić, możemy się nie zgodzić, możemy zapytać o coś jeszcze. Pytaj zatem. Mowa także jest święta dla naszej bogini, rozpoczyna Krastaf. O czym jeszcze chciałbyś porozmawiać, zapytuje. Opowiedz mi więcej na temat owego smoka. Jest wielki, zieje ogniem i przejął świątynię naszej bogini na szczycie góry. Onwen wzrusza ramionami. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Krastaf uśmiecha się, występując przed kobietę. To groźna bestia, ale docenimy każdą pomoc, jakiej mógłbyś udzielić. Podobnie jak królowa ptaków. Właściwie, jeśli chcesz stanąć twarzą w twarz ze smokiem, być może powinieneś szukać wsparcia samej Hylei. Teir Evron to święte miejsce wszystkich bogów i w tej chwili z uwagi na okoliczności to najlepsze miejsce, by porozumieć się z Hyleą. No dobra, zajmę się tym smokiem oczywiście. Przygląda ci się uważnie. Mógłbyś... Krastaf szturcha kobietę. Chodzi jej o to, że to nie jest zwykły drak, ale dorosły smok i to taki, który świadomie osiedlił się na zaludnionym terenie. Przyda ci się każda pomoc, w tym błogosławieństwo samej podniebnej matki. Sugerowałbym, abyś zwrócił się do niej bezpośrednio z Teir Evron, o ile jeszcze tego nie zrobiłeś. Elfka wskazuje na znajdującą się po prawej stronie ścieżkę, wiodącą na szczyt góry. Powinieneś iść tą ścieżką. Przejdziesz północną głuszę, a stamtąd droga wiedzie na szczyt. Nieopodal jednego z tych dużych kręgów ułożonych przez budowniczych. W takim razie wyruszamy.
Oni tutaj nam wspomnieli, żebyśmy udali się do świątyni po błogosławieństwo Hylei. Ja pamiętam, walka z tym smokiem nie należy do najprostszych. On oczywiście tyra tam wszystkich zawodników momentalnie. Przejście staropieśni nam się odblokowało, jakaś nowa, odkryta rzecz. Wspomnienie. Dosyć szybko, tak jak się pojawiło, tak samo szybko znikło. Możemy sobie coś wyreperować. Swef. No, wytniemy sobie swef. Nie jest to uznane jako kradzież, więc dobrze. Czempion, czempion, czempion. Oswojona antylopa, okej. Okay. Możemy z nimi coś pogadać. Zwinny język siecze boleśnie niż najostrzejszy miecz. No tak. Ufca. Umysł z głów. Jestem zajęty nauczaniem. Przybyszu, czego potrzebujesz? No niczego, żegnaj. Okej, czyli żeśmy sobie porozmawiali. Raczej skromnie. Tu mamy jakiegoś ciekawego zawodnika. Jakiego dylema. Bądź pozdrowiony, cudzoziemcze. Orlanin szczebiocze śpiewnym głosem. Znany jestem jako Delem, pieśniarz staropieśni. Mniemam, że delektujesz się pięknem tego świętego miejsca. Czy to ty jesteś miejscowym artystą? Zapytajmy. Śpiewam, by zabawiać gości staropieśni, ale niestety widownia mocno się przerzedziła. Chłodne powiewy dochodzące ze świątyni Ramrganda odstraszają słuchaczy. Śpiewam, ale nikt nie słucha. Moja muzyka jest bezużyteczna. Znam jednak rozwiązanie problemu. Sposób, by nadać moim pieśniom trochę ciepła i namiętności, które pokonają nieustający chłód Rymrganda. Orlanin uśmiecha się i wyciąga dłoń, chwytając nią powietrze. Potrzebuję tylko kilku rzadkich ptaków śpiewających. Mógłbym je zjeść i wchłonąć ich umiejętności. Dzięki takiej muzycznej biegłości w duszy mógłbym wyśpiewać pieśń, która sprowadziłaby z powrotem radosne tłumy. Okej, czyli to jest jakiś... No wegetarianin, to by to chyba bluźnierstwo było. Chłopak tutaj jakieś ptaki chce jeść i przejąć ich umiejętności w śpiewaniu. Chcesz zjeść te ptaki? To chyba nie działa w ten sposób. Orlanin patrzy na ciebie oniemiały, wywraca oczami i przystępuje do wykładu. Jedzenie mięśni zwierząt czyni cię silniejszym, prawda? A gdy zjesz zielone rośliny, czy nie przenika cię ich ostry zapach aż do płynów, które wydalasz? Uśmiecha się zadowolony ze swojej argumentacji. Tak, jak nie można się pocić będąc spragnionym, tak ja, by śpiewać potrzebuję pożywienia dla duszy. To są podstawy. Czy rodzice nie nauczyli cię niczego na temat łańcucha pokarmowego? Zapytuję. Okej, oszczędź mi swoich racji, pomogę ci, stwierdźmy. Oczy Delema rozszerzają się z zachwytu. Cudownie, wykrzykuje, klaszcząc w dłonie. Aby moja pieśń miała doskonałą melodię, będzie potrzebny tiam, ptak czysto, często widywany na terenie całych bliźniaczych wiązów. Najczęściej wije gniazda w koronach wysokich drzew, ale spotyka się też udomowione okazy. Będę też potrzebował łuskoskrzydłacza. Łuskoskrzydłacze gniazdują w formacjach z adry, których barwa najlepiej współgra z ich naturalnym kamuflażem. A, i najważniejsze, jeśli mam uderzać w wysokie tony, będę potrzebował śpiewaka chmur. Te małe szczebiotki można spotkać tylko na najwyższych szczytach górskich. Wielkie dzięki, Estramor. Przynieś mi te ptaki, a zaśpiewam jak sama Hylea. Czyli mamy kolejne zadanie. Okej, jak tutaj sytuacja wygląda? Co my tu mamy? Paszcza Galawajna. Można by się było tam udać. Kawenda. Wyspa Pochówków. No właśnie, tutaj możemy się udać. Południowe Mrozy. I przejście staropieśni. Hounds. Loyal to a fault without a mind of their own. And a crack of your staff sends them whimpering. What better symbol for Galawajn could there be? Tu oczywiście niezłomny dodał od siebie kilka słów. Okej, czy możemy tutaj coś zrobić?
Owczyni mierzy cię przelotnym spojrzeniem. Z pieczary w głowie bestii wylatuje parne i duszne powietrze. Z kamiennych zębów kapie woda. No dobra, byliśmy tu? Kurczę, nie pamiętam. Troszeczkę sobie robię czasami przerwy z tego materiału, z tej gry. I później mam delikatne zaniki pamięci. No ale w moim wieku to już normalne, także nie ma stresu. Całe szczęście mamy dziennik. Okej, czyli tutaj nie byliśmy. Co my tu mamy? Oswojony dzik, łowca kłów, pierwsze ostrze kłów i tak dalej. A co tu? Kleista ciecz wydziela ostry, metaliczny zapach. O, tutaj są jacyś ciekawi ludzie. Arencji nie ma prawa zabronić tego kawałka w boku mała. Then track her down and tell her yourself. No dobra, tutaj kurczę widzę jest też konkretna ilość przeciwników, jeżeli coś by poszło nie tak. Tu możemy coś skubnąć, nam jednak o to nie chodzi. Pogadajmy sobie z niejakim Eindenem. Mężczyzna rzuca ci wyzywające spojrzenie. Przybywasz odwiedzić wielkiego Oernosa, Estramor jest na polowaniu. Ale wkrótce wróci. W przeciwieństwie do tej lwicy, nie siedzi tu całymi dniami. Okej, co tu robicie? Od tego zacznijmy. Czekamy na wielką konfrontację, ale oczekiwanie się przedłuża. Nie do wytrzymania. Krzywi się i przejeżdża palcem po ostrzu dobora. Ukrywanie się sól na tyłach paszczy pozbawia Oernosa zwycięstwa. A nas wszystkich czempiona, na jakiego zasługujemy. Dobra, a dlaczego Oernos nie może walczyć z lwicą? Eindenem odpowiada gniewnie, bo zaszyła się na tyłach paszczy, otoczona swoim stadem i chroniona przez naturalne niebezpieczeństwa czyhające w tym miejscu. To nie jest wartościowy sposób na to, by stanąć naprzeciwko konkurenta. Musi stamtąd wyjść i stawić czoła Oernosowi, aby zachować swoją pozycję. Tak czy inaczej, czasy jej świetności minęły. Dziś zabicie tej starej bestii będzie aktem czystego miłosierdzia. No dobra, mógłbym się zająć, sól. Eindenem skrobie pokrytym odciskami kciukiem o ostrze topora. Z niechęcią łamie tradycję wielkiej rozgrywki, ale jeśli ona unika walki, to nie ma sensu już czekać. Zabij ją. Będzie to dostateczny dowód na to, że nie była godną czempionką. Czyli tu mamy kolejne zadanie. Ciekaw jestem, czy możemy tutaj jeszcze porozmawiać z jakimś przedstawicielem tej lewicy. Na przykład to może być on. Zobaczmy. Możemy coś zobaczyć ciekawego. Księga łowów. Nie będziemy tego zabierać, bo się chłopak może wpienić. Co mamy tu? W kilku miejscach po Glanfantańskiej stronie rzeki Baeli, w namalowanym na skórze mapę wbito kościane szpile. Okej. Kareth. 13 elf przechadza się nerwowo po pieczarze. Jego twarz pokryta jest zmarszczkami zmartwienia, a dłonią stuka nerwowo o biodro, spogląda na ciebie i wzdycha. Kareth. To nie miejsce do zwiedzania nawet dla ciebie. Bestie z Puszczy Galawajna są niebezpieczne. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Co jest nie tak z tymi bestiami? They won't fight. Destyn zatrzymuje się i patrzy ci w oczy. Nie chcą ze sobą walczyć. Okej. I co w tym złego w takim razie? It is not Galawain's way. To sprzeczne z zasadami Galawajna i Paszczy. Paszcza zawsze była domem tylko dla jednego wielkiego drapieżcy. Co jakiś czas pojawiał się pretendent do tytułu i następowała walka o terytorium. Jednak Sul nie wystawia nosa z legowiska, a Oernos nie chce się tam udać, by stawić jej czoła. Teraz dwoje potężnych drapieżców oraz ich pobratymcy polują na tę samą zwierzynę. To przerzedza stada, a także wyczerpuje cierpliwość miejscowych. I to wyczekiwanie. To nie jest celowe, uważne oczekiwanie łowcy przyczajonego w zasadzce. To stagnacja, marazm, nadzieja na to, że coś się stanie. Destrywne zaciska dłonie w pięści. Jednak jestem bezsilny.
Jeśli spróbuję wywabić lwicę z jej legowiska, połowa kłów zaprotestuje, oskarżając mnie o stronniczość. Okej, sprzyjałbyś Sul czy Oernosowi? Destwn marszcz brwi. Dostrzegam obie strony. Spryt Sul jest niedościgniony, ale Oerneos jest silniejszy. Oboje uosabiają cechy cenione przez Galawajna. Opowiedz mi coś więcej na temat tych drapieżników. Sul to najbardziej przebiegła łowczyni w historii, ale mówi się, że straciła dawną formę. Z kolei Oernos nigdy nie był potężniejszy. Wielu spośród nas twierdzi, że byłby prawowitym następcą. Mężczyzna bezustannie stuka palcami o udo. Krew wzbiera. Niedługo się przeleje, jeśli jej nie upuścić. Jestem bezstronną osobą z zewnątrz, stwierdźmy. Mógłbym się temu przyjrzeć. Wyglądasz mi na kogoś, kto potrafi o siebie zadbać. Destwn drapie się po policzku. Chyba nic się nie stanie, gdy pozwolę ci spróbować. Lepsze to niż niekończące się wyczekiwanie. Jeśli uda ci się rozwiązać sytuację, całe to napięcie opadnie. Jeśli nie, szczerzy zęby w szerokim uśmiechu. Bestie rozprawią się z tobą błyskawicznie. Po czym wręcza ci ciężki, żelazny klucz. Zazwyczaj nie pozwalamy obcym zapuszczać się do wnętrza paszczy. Wiedz, że robisz to na własne ryzyko. Lwy Sul najprawdopodobniej zaatakują każdego intruza w pobliżu i w polu widzenia. Być może uda ci się namówić lwicę do walki z niedźwiedziem. Zrób co w twojej mocy, by przełamać ten impas. Okej, czy to jest paszcza Galawajna? Tak, legowisko świętych bestii pana Wolfów. Według historycznych podań największy drapieżca Eir Glanfang obrał sobie tyły paszczy za swoje leże. Ostatnio jednak kontrowersyjne stało się to, kto powinien zajmować to miejsce. Rzuca szybkie spojrzenie w głąb pieczary i prowadzi to do niezgody pomiędzy naszymi łowcami. Coś jeszcze? Wolę działać niż mówić, ale odpowiem na twoje pytania najlepiej, jak potrafię. Opowiedz mi coś o sobie, Destwn. Jestem przywódcą kłów. Jesteśmy zgromadzeniem łowców i wojowników oddanych Galawajnowi. Pilnujemy, by dzieła budowniczych pozostały nieskalane. Nie jesteśmy właściwie plemieniem, ale spotykamy się i wykucamy jak plemię. Nasi członkowie wywodzą się ze wszystkich plemion, jednak większość pochodzi z trójszablastego Stelgeara, żurawia i strażników kamienia, rzecz jasna. Gdzie znajdę Sul, czyli tą lwicę całą? Jest w głębi paszczy. Wskazuje na dwa korytarze po obu stronach. Możesz wybrać dowolną drogę, lecz miej się na baczności. Paszcza to niebezpieczne miejsce, a stado Sul i jej poplecznice są w ciągłej gotowości. Gdzie znajdę w takim razie niedźwiedzia Oernosa? Dobre pytanie. Niedźwiedź wyruszył na polowanie, ale wkrótce powróci. Nigdy nie odchodzi na długo. No dobra, czyli co? Tutaj coś mi mówi, że też się będzie dużo działo. Zróbmy sobie wstępnie zapisik. Kontrolnie. Użyjmy klucza. No i zobaczmy, co tutaj nas spotka. Członek kranu lwa, lew. Okej, czyli tutaj niewątpliwie gdzieś odnajdziemy różnicę. Kurczę, oni się już tutaj zaczynają bufować. Dobra, co byśmy chcieli zrobić? Najważniejszą opcją jest pokonać tych zawodników. Spróbujmy. Palegina niech się zajmie tym. Kana może przeszedłby w tryb strzelania. To by było całkiem spoko. Niezłomny niech rzuci tutaj zakaz. Jalot niech użyje pocisków. Dobra, co się wydarzyło? Zobaczmy. Lew. Dobrze byłoby tutaj postarać się w jakiś sposób, kurczę, bronić naszych magików przede wszystkim. Spróbujmy przewrócić tego lwa.
gdzie jest... Eder. Eder jest tutaj. Spróbujmy też przewrócić tego członkinię, całą klamulwa. Dobra, udało się przewrócić lwa, udało się przewrócić tą członkinię. W takim razie spróbujmy sobie jeszcze tutaj użyć... takiego bonusika się tutaj teraz nauczymy. Kurczę, nie możemy tutaj specjalnie użyć już pocisków. Nie wypocząłem, mój błąd. Spróbujmy skoncentrować się na tym. Kana, niech tam sobie strzela. Niezłomny. Dobra, jednego lwa mamy z głowy. Tylko niestety, kurczę, Alo tu też mocno oberwał. Spróbujmy go wycofać. Spróbujmy użyć umiejętności. Niezłomny, coś tam sobie kombinuje. To co jest? Dobra, kolejnego mamy z głowy. Weźmy sobie teraz człun... Co tutaj się stało? Się przemienił coś? No dobrze. Niech mu będzie. Show him how it's... Okej, poszło sprawnie. Sprawniej niż się spodziewałem, mimo że przeciwnik była całkiem spora ilość tutaj. Strzała osadnika łykamy. Zabieramy również wszystko to, co z nich zostało. Skóry również się przydadzą. Okej, tu mamy jakieś wyjście. W sumie nie chcemy z niego korzystać, jak to jest ładnie nazwane. Wyjście do staropieśni po prostu, okej. Czy ten zarodnik tutaj cieka i wydaje takie jakieś dziwne dźwięki. W związku z tym, że udało nam się tutaj pokonać przeciwników, zrobię sobie oczywiście wstępnie kolejny zapis. No i pójdźmy dalej. Nie? Yeah. Tutaj jakaś rozległa pieczara, pewnie coś mnie tu zaraz zaatakuje. No tak, jakaś pułapka została odpalona. Ten szylef raczej nie będzie stanowić problemu. Tak, jak czułem. Okay. Zbieramy sobie kwiatki. Urlańska kołyszka. Osadnika. Okej, czyli tutaj z tej strony już raczej nic więcej się nie wydarzy. No i tutaj pewnie gdzieś będzie siedzieć ten, kurczę, cały boss, powiedzmy sobie. Może warto byłoby się przekimać. Swoją drogą zauważyłem, że Alot chce nam coś powiedzieć. Aha, pułapka została uruchomiona. Jakieś spowolnienie powoduje. Musimy poczekać, aż sobie ta pułapeczka spokojnie zejdzie. Przeformujmy szyk. No i idziemy dalej. Okej, tutaj mamy... Kamienie na krawędzi przepaści są śliskie od wilgoci. Jednak coś mi mówi, że tu będziemy mogli użyć czegoś. Na przykład... Ruiny dawno zapadniętego mostu prowadzą nad głęboką przepaścią. W oddali drugi kraniec budowli znika we mgle spowijającej przeciwny brzeg przepaści, chwiejąc się ponad stromym spadkiem. Zbadaj teren. Spękane kamienie tworzą most, niszczejące przez wieki i walające się porozrzucane wzdłuż krawędzi przepaści. Z dołu unosi się lekka mgiełka. Kamienie obrośnięte są śliskim, zielonym mchem, co uniemożliwia bezpieczny chwyt. Jednak drewniane belki umieszczone między kamieniami wydają się dość stabilne, by wytrzymać twój ciężar. Ruiny dawno zapadniętego mostu prowadzą nad głęboką przepaścią. No możemy przerzucić nad przepaścią linę z kotwiczką. Mierzysz w belki po przeciwnej stronie mostu i przerzucasz kotwiczkę nad przepaścią. Ta z hukiem uderza w most. Hak dobrze się trzyma. Wbija się mocniej w drewno, gdy ciągniesz za linę. Lina się napręża, jest napięta i mocna. Przywiązujesz jej wolny koniec do znajdującej się obok ciebie drewnianej deski. Okej, czyli możemy sobie wrócić do
tych komnat, gdzie rozmawialiśmy z tymi łebkami. My jednak nie chcemy do nikogo wracać. Zróbmy sobie tutaj po raz kolejny wstępnie zapis i polećmy dalej. Łapka została uruchomiona, ok. Co nam tutaj, kurczę, to robi w ogóle? Okulawienie, ok. Czyli warto poczekać, aż to, że tak powiem, przeminie. Tutaj mamy kolejnych przeciwników. Dobra, nie podejdą. Sporo tych przeciwników. Wbijamy od razu w środek. Dobra, niezłomny. Spróbujmy sobie Alothem polecieć. Który tutaj jest taki jakiś na wykończeniu? Członek klanu lwa, ale on jest jednak widać. Nie widać. On zaraz padnie, coś mi się widzi. Dokładnie, stało się tak jak mówiłem. Dobra, spróbujmy się skoncentrować na tych wszystkich lwach, które są najbliżej nas. To nam da możliwość skoncentrowania się później tylko na tych magach. Ruidach całych, oni się przemieniają w jakieś niestworzone historie. Dobra, kolejny mam, kolejny z głowy. Zostaje tylko członkini, no ona używa oczywiście jakichś spelów, które nas zwalniają. Ładny damage. Ona jeszcze próbuje się leczyć. Na tyle z jej leczenia. Cały czas tutaj spora liczba, kurczę, przeciwników. Okej, co możemy sobie tutaj dalej zebrać? Tu jest jakieś coś ciekawego. Co to jest to? Aha, tu możemy sobie otworzyć wejście ogólnie. Czy my tu byliśmy? Chyba niekoniecznie. Kurczę, tutaj coś się pewnie zaraz wydarzy. Oby krew zamarzła im w żyłach. Kto to? Estremor. Orlanka stoi po kostki w piasku i ostrzy grot włóczni. Jesteś pewnie tym nowym Estramor od Bedhvl. Szczerze mówiąc, gdy usłyszałam, że wypuściła kolejnego, wpuściła, niemal poszłam do przejścia sześciu powiedzieć jej co nieco. Lara mierzyć w ciebie kamiennym grotem włóczni. Co tu robisz właściwie, Laro? Swoimi towarami zaopatruję pobratyńców z kłów, a swoimi dłońmi szkolę ich w zręcznej walce, myślictwie i tropieniu. Co cię tu sprowadza? Opowiedz mi o paszczy. To starożytne miejsce zamieszkiwane przez bestie, pełne rozmaitych niebezpieczeństw. Jako wierni mądrego Ogara, zbieramy się tu i szkolimy w roli łowców, wojowników i obrońców świętych przybytków budowniczych. Chaos przenika paszczę, teraz bardziej niż kiedykolwiek, a wszystko to przez impas pomiędzy bestiami. Lara kręci głową. Jednak Destwn odmawia interwencji i wielu korci, aby rozwiązać tę sprawę poprzez rozlew krwi. Pokaż, co masz na sprzedaż w ogóle. Mam tylko najlepsze rzeczy. Ile ja mam w ogóle tutaj golda? 17 tysięcy, całkiem sporo. Coś by można było tu pohandlować, posprzedawać. Pochodnie, wytrychy, zestawy obozowe. Zestawów obozowych chyba już więcej nie możemy mieć. Jednego nam się udało. Weźmiemy sobie łom. Weźmiemy sobie wytrychy. Weźmiemy sobie również pochodnie. Butelka barwy wojennej. To jest coś spoko. Barwa wojenna Etignol to potężna mikstura z krwi i magii, która wytwarza się łącząc esencje złożonych w ofierze. Od setek lat daje ona glanfantańskim wojownikom wspaniałą siłę i zręczność, celność, obrażenia, wytrzymałość. To jest dobry przedmiot. Weźmy sobie powiedzmy dwie sztuki, to już będzie prawie 3000. Jakąś ciekawą broń. Mroźny kieł. Regnar Konek. Też może być coś ciekawego, siekiera. Dobra, nie będziemy tutaj się specjalnie ten. Łykamy to, co tylko łykamy. Oswojony niedźwiedź. Czy ja tu jeszcze mogę z kimś porozmawiać?
jest w ogóle jakieś inne wejście jeszcze do tych samych jaskiń, okej? Okay. Spróbujmy sobie jeszcze pójść tutaj. Grzyb. Łapka została uruchomiona, kanał dostał mocno w trąbkę. Kolejna pułapka została uruchomiona. Staliśmy poddani czaru, czarowi skamienienia. Dobra, odmieniliśmy czaszę. Sure. Skamienienie. Okej, coś mi mówi, że tutaj faktycznie za chwilę odbędzie się walka z tym bossem. Zróbmy sobie oczywiście po raz kolejny zapis, co byśmy nie musieli później 10 razy chodzić. Kolejna pułapka została uruchomiona. Ale nas teraz, kurczę, przeorało to strasznie. Czy pozwolimy sobie wypocząć? Czy przejdźmy sobie może w tym składania? Zobaczymy, czy tutaj się jakieś pułapki jeszcze po raz kolejny wyjawią. Tutaj jakiś ciekawy widzę. No właśnie. Trudny lew, członkini klanu lwa. Czy oni nas jeszcze nie zauważyli? Okej. Okay. To jest ta lwica, rozumiem. Irensi. Gdy zmierzasz do legowiska, zostajesz zatrzymany przez elfkę. Za nią znajduje się największa lwica, jaką kiedykolwiek widziałeś. Smukła bestia z kłami niczym rzeźnicze noże. Kobieta staje ci na drodze, sprawiając wrażenie nieskrępowanej bliskością potwora. Jesteś w królestwie Sul, przybyszu. Nie opuści go dla Oernosa, ani żadnego innego konkurenta. Co tu robisz z Sul, możemy zapytać całą tą Irenasi. Irensi właściwie. Irensi spogląda na lwicę z mieszaniną czułości i podziwu. Bronię prawowitej czempionki paszczy Galawajna. Zwolennicy Oernosa woleliby zastąpić ją niedźwiedziem, który nie ma dość siły, by samemu przybyć i zająć to terytorium. Dlaczego Sul odmawia stawienia czoła Oernosowi? No to jest kluczowe pytanie. Oernos może się tu pojawić, by stawić jej czoła, jak czyniło wielu przed nim. To, czego chcą zwolennicy niedźwiedzia, to aby Sul opuściła swoje legowisko i walczyła na otwartej przestrzeni, gdzie niedźwiedź miałby nad nią przewagę. Ale dlaczego miałaby to zrobić? Jeśli Sul ma tu przewagę, to jest to przewaga, którą sobie wypracowała. Czy ktokolwiek oczekiwałby od niedźwiedzia, by spiłował sobie pazury, aby wyrównać szanse przeciwnika? Pan Łowów ofiarował każdemu jakąś formę przewagi. Nie mamy prawa orzekać, że jedna jest bardziej wartościowa niż druga. Lwica wydaje przeciągły ryk i jej Irensi się uśmiecha. Poza tym Sul ostatnio wydała młode. Są teraz małe, ale gdy dorosną, będą potężniejsze niż Sul czy Oernos. Jeśli jednak Sul zginie w walce, wtedy niedźwiedź porwie jej młode na strzępy. Takie są prawa natury. Jej dziedzictwo jest zbyt cenne, by miało w ten sposób zniknąć. Jeśli naprawdę zależy nam na tym, aby w paszczy królowała najpotężniejsza bestia, musimy zadbać o to, by młode miały szansę dorosnąć. No dobra, żegnaj. Na razie nie będziemy tutaj nic specjalnie mówić, że zajmiemy się Sul czy kimkolwiek innym. O! Pojawił się Oernoeos. Okej, co możemy tutaj jeszcze sobie zobaczyć? Cierniste pnącze łączą się, tworząc ścianę. Kiedy się zbliżasz, drżą i zaczynają się rozchylać. Przejdź przez pnącza. Kiedy idziesz przed siebie, pnącza unoszą się, chowając ciernie i umożliwiając ci bezpieczniejsze przejście. Przechodzisz na drugą stronę bez jednego zadrapania. Tutaj należy się spodziewać
była jakaś inna możliwość dostania się do tej lwicy. Zajął się tą czampionką. Tutaj raczej pójdzie szybko i sprawnie. Bardziej się te wilki spin i te lwy tutaj specjalnie nic nie robią. Dobra, może Kana faktycznie przejść teraz na tryb, że tak powiem, walki wręcz. Nie jesteśmy w stanie się tam specjalnie do nich jeszcze dostać, jak się wilcy ustawili. Tam już jeszcze pękło jak bombka. Tą lwicę też tutaj jeszcze pojedziemy. Zostaje tylko członek klanu lwa, ale on już raczej stanowić problemu nie będzie. Chociaż Kana otrzymuje konkretne razy. Dobra, po krzyku. Sure. Zabierzmy trofea. Będzie na handel. Okej, czyli można by było udać się teraz do tego niedźwiedzia. Tutaj nic więcej już nie stwierdzam. Jednak może zanim się udamy do tego niedźwiedzia, zobaczymy jeszcze, co ma do ciekawego do powiedzenia Alot. No tak, oczywiście pułapeczka. Możemy z nim chwilowo porozmawiać, gdyż chłopak wpadł, że tak powiem, w osłupienie. Hey there. W ogóle nie możemy z nim teraz porozmawiać. Możemy, dobra. Pogadajmy z nim. Jeśli Delemgany mają rację, jesteśmy skazani na nasze przebudzenie. Nie na takie wieści liczyłem. Rozpoczynamy. Pamiętamy, że faktycznie te dwie niewiasty, te całe Delemgany, stwierdziły, że ten stan, w którym się znajdujemy, jest w powsze czasy. No i wcześniej czy później umrzemy w taki czy w inny sposób, rozdarci emocjonalnie, czyli psycha nam klęknie. Możemy stwierdzić kilka rzeczy. Oznacza to po prostu, że trzeba się skupić na odnalezieniu Tchaosa. To jest pierwsza z opcji. Słuszna opcja zresztą. Możemy wzruszyć ramionami i stwierdzić, że zamartwianiem się niczego się nie zmieni. Możemy również stwierdzić, że faktycznie nas również to martwi. Możemy stwierdzić, że martwimy się bezpośrednio o Alotha. Jak sobie z tym wszystkim radzisz? Możemy stwierdzić, że to wszystko, co nam powiedziały, jest niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe. Musimy się męczyć ze wspomnieniami i osobowościami przed stuleci. Przynajmniej jedno z was usłyszało dobre nowiny, prawda, Iselmyro? No tak, możemy tutaj poruszyć temat, który tamta Iselmyra to jest niewiasta, która siedzi w Alothu. Głupoty godosz, to znaczy, że mu tknęła we łbie tego tu, tylko ktoś nie zaciuka. Proszę cię, nie rób tego, wystarczy mi świadomość, że naprawdę jestem na nią skazany. Doznałeś przebudzenia dziesiątki lat temu. Naprawdę sądziłeś, że coś się zmieni? Możemy stwierdzić, że ta cała Iselmyra nie jest taka zła. Alot śmieje się smutno. Przekrochmalone opończe, przypalony chleb, rautajskie szery, one nie są takie złe. Ale obca osoba pojawiająca się w twojej głowie? Bardzo nieprzyjemne, zapewniam cię. Alot wzdycha. Dobra strona jest taka, że mam mnóstwo czasu, żeby nauczyć się, jak sobie z nią poradzić. Okej, możemy stwierdzić, że jeżeli faktycznie ona już w tobie funkcjonuje, Alothu, chcesz czy nie, ona jest częścią ciebie i może być źródłem siły, jeśli nauczysz się z nią współpracować. Aloth przez kilka sekund milczy, w końcu potakuje. Dziwne. Jestem z nią większość mojego żywota i zawsze uważałem ją za przeciwnika. Powinienem był się domyślić tego dnia, kiedy przeciwstawiła się mojemu ojcu, ale czasami z bliska trudno jest dostrzec pewne rzeczy. Alot uśmiecha się. Zakończenie walki z nią przyniesie mi ulgę. Nawet kiedy to mówi, widać w nim wewnętrzny konflikt. Mięśnie jego twarzy spinają się, a skóra mu drży. Oczy wywracają mu się do tyłu, odsłaniając białka. Na czole pojawiają się błyszczące krople potu. Po kilku sekundach wzdycha i spogląda na ciebie. To było łatwiejsze niż się spodziewałem, rzecze Alothu. Wydaje mi się, że w głębi serca miałem nadzieję znaleźć jakieś rozwiązanie. Kiedy byłem dzieckiem,
Zawsze sądziłem, że matka wróci z jakimś tajemniczym lekarstwem, albo że mój ojciec, nieświadom niczego, zdoła ją jakoś odesłać, tak jak ją sprowadził. Nie mogę udawać, przez lata mojego szkolenia miałem nadzieję, że któryś z instruktorów będzie miał w grymuarze jakieś rozwiązanie. Kiedy dołączyłem do Bractwa Ołowianego Klucza, wierzyłem i miałem nadzieję, że będąc wiernym sługą zyskam przychylność kogoś w Bractwie, kto zdoła mi pomóc. Nawet kiedy poznałem Ciebie i zdałem sobie sprawę z Twoich niezwykłych zdolności, miałem nadzieję, że zdołasz dosięgnąć mojej duszy tak, jak sięgasz innych. Szukałem kogoś, kto rozwiąże mój problem, ale teraz rozumiem, że sam muszę się z nim zmierzyć. Okej, w sumie wszystko, co mówisz, jest okej. Tak właśnie ma być. Szukasz odpowiedzi gdzie indziej, a znajdujesz ją w sobie. Uroczy sposób myślenia i w dodatku przyjemny, stwierdza Alut, uśmiechając się. Oczy na jego obliczu pojawia się czujny, zamyślony wyraz. Tu dochodzimy do kolejnego pytania odnośnie słów Delemgan. Że bogowie nie są prawdziwi. Mówi to cicho, jakby obawiając się, że ktoś nas podsłucha. Powiedziały nam, żebyśmy modlili się do bogów, więc to niezupełnie prawda. Tak, pewnie masz rację, stwierdza Alot. Niemniej martwię się, co by to dla nas oznaczało, gdyby się jakoś potwierdziło, jeśli rzeczywiście nie istnieje siła, która prowadzi nas w tym życiu ku następnemu. Możemy stwierdzić tutaj cały czas z naciskiem na tą Iselmyrę. Oznaczałoby to, że Iselmyra to po prostu szczęśliwy wypadek, za który nie możesz nikogo winić. Tak, to by odebrało życiu całą przyjemność, uśmiecha się Alot. No dobra, powinniśmy ruszać. Czyli z Alotkiem sprawa rozwiązana. W następnym odcineczku udamy się tutaj w stronę tego niedźwiedzia. Zobaczymy, co on ciekawego nam powie. No tutaj za... Po stronie tej lwicy stoi to, że się urodziły jej te małe lwiątka. No i jeżeli ją zabijemy, to te małe lwiątka zostaną rozszarpane przez tego niedźwiedzia i co? I taki będzie finał imprezy. Zobaczymy, co ciekawego na swoją obronę, tudzież atak ma ten niedźwiedź cały, ale to wszystko w następnym odcinku. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Ja jestem oczywiście Arkadiusz, to jest Pillars of Eternity, White Mark Part 2. Działamy, zmierzymy się już wkrótce w paszczy Galavaina z jednym z dwóch bestii. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście bądź na bieżąco, subskrybuj kanał, zostaw kciuk w górę, zostaw kciuk w dół, jeżeli się podobało lub nie, zostaw jakiś komentarz, co można było zrobić lepiej, gorzej, nakieruj mnie, może coś by warto było zmienić. A tymczasem dzięki i do wkrótce, na razie, cześć.